Dzień dobry, witam. Paweł Śliwa. Ostatnie spotkanie w tym tygodniu z bieżącą analizą techniczną. Więc tradycyjnie jakieś 25-30 minut z wykresami. Zwykle zaczynamy od walut. Ja już pozwolę sobie kończyć wszystkie ustawienia. Jeszcze tak, żeby to też ładnie się nagrało. Przepraszam. Dzisiaj mniej typowo. Zaczniemy od USD-CHF-a, ponieważ mam taką ciekawą obserwację, zresztą ostatnie dwa dni też zmuszają do zajrzenia do tego obszaru. Mam tu na myśli oczywiście wyhamowanie w okolicach 0,92. Biały korpus no, dość głęboko wchodzi w poprzedzający. Oj, przepraszam. Czarny korpus. Nie jest to formacja objęcia, ale przenikania. Tym samym też uwzględniając, że jest to na wsparciu 0,92, no to warto tym tematem się zająć, no bo w końcu formacja przenikania jest formacją odwracającą, przynajmniej tak to jest klasyfikowane w formacjach świecowych. To, co zwraca moją też uwagę, no jest oczywiście sama siła przeceny, to jest ponad 9 figur, z tego co sprawdziłem w 31, czy zaraz sprawdzę jeszcze raz dokładnie, 35 tygodni. Czas wydaje się być dość krótki na tak dużą deprecjację dolara amerykańskiego, ale spoglądam też na to, co się wydarzyło w marcu, kwietniu, gdzie pojawił się podobny ruch, ale w przeciwstawną stronę. Rozpoczął się też na poziomie 0,92, co już podnosi znaczenie tego miejsca jako dość istotnego z perspektywy oczywiście wsparcia. Co ciekawe, ten ruch wzrostowy trwał 37 dni, czyli o dwie sesje dłużej niż ten spadkowy, więc ja już tutaj widzę pewne podobieństwo wskazujące, że bieżąca przecena może ulec zakończeniu w ramach właśnie takiej korelacyjności w analizie czasu. No ale tak czy tak, to co według mnie tutaj jest istotniejsze z perspektywy czarnych świec, no to po pierwsze, ostatnie korekty to były 130-230 pipsów. To jest dla nas punkt odniesienia, którym będziemy się posługiwali. Mniej więcej w okolicach 0,9350 mielibyśmy zasięg w okolicach 160 pipsów, czyli mieściłby się pomiędzy tą mniejszą a tą większą wartością ostatniej aktywności popytu. Z ważnych rzeczy, czy też ciekawych obserwacji, bo to w szybkich trendach zwykle środkowa linia Bollingera też tutaj robi określoną pracę. No i widać, że te ostatnie korekty rzeczywiście kończyły się dość blisko tej linii, a tym samym też na nią bym zwrócił uwagę, a ona zaczyna być dość mocno zbieżna z niebieską strefą. Czyli dwie informacje, 9,350 najbliższy opór i nie sięgałbym na razie wyżej, dopóki cena nie pokona tego tej niebieskiej strefy i trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że potencjalne wzrosty oczywiście traktujemy w pierwszej kolejności jako korektę, więc 9,2 może być też gdzieś w dalszej jednostce czasu przemywane, no chyba rzeczywiście, że to się wszystko gdzieś tam przerodzi w taką skalę tygodniową, a to 0,92, jeżeli przyciągniemy sobie w prawo, no ma prawo pozostać trochę dłużej na wykresie, przynajmniej jak spoglądam na ostatnie, no nie, przepraszam bardzo, na ostatnie 4 lata notowań USD-CHF-a. Czyli widać, że jesteśmy w miejscu dość istotnym z perspektywy także wyższego interwału. Dobra, idziemy na początek. Euro-dolar. Teraz tak, co mamy? Mamy powrót w okolice 1,06. To jest obszar, który wcześniej był diagnozowany przeze mnie jako potencjalny opór, czyli gdzie pojawiła się korekta w stronę 1,0450. Po przełamaniu oczywiście 1,06 zamieniamy w myśl zasady, którą wczoraj rysowałem, czyli że szczyt może zostać zamieniony w dołek jako element, który może przysporzyć nam tutaj kolejnej fali wzrostowej. Czyli dalsze umocnienie euro jak najbardziej wchodzi w rachubę, o czym przypomina też wzrostowa linia trendu poprowadzona po dołkach. Ona oczywiście przyspiesza. Ja też zwracam uwagę cały czas na te wysokie wartości RSI, ale powtórzę, jeżeli trend jest silny, to RSI potrafi gdzieś tam pozostać w tych wartościach, ale każda korekta oczywiście powinna go spychać poniżej tej krytycznej wartości 70 punktów. No i oczywiście im dłużej on przebywa przy tych górnych granicach, tym rośnie z każdym dniem tak naprawdę szansa na to, że pojawi się jakiś punkt zwrotny, który będzie no, korektą wyższego rzędu. Funt brytyjski, nie ta skala, tygodniówka. Wczorajsza świeca, jedna z większych, jeżeli chodzi o kolor czarny, 2,3 fibry.
notowania spadają poniżej 1,2260. Tutaj to jest przestrzeń, gdzie ja zaznaczyłem spadkowe, przepraszam, strzałki zaznaczające szczyty, tak skierowane do dołu. Ale jako wsparcie ja mimo wszystko przesunąłbym się troszeczkę niżej, bo początek ostatniego rajdu wzrostowego, mam tu na myśli 7 grudnia, to są okolice 1,2150. Więc to jest przestrzeń, gdzie jeżeli kupujący mają się pojawić, to tak naprawdę powinni to zrobić wczoraj, ewentualnie dziś jest jeden z ostatnich momentów, kiedy można było o tym mówić. Wczoraj minimalne wyhamowanie jest, zobaczymy, czy dzisiaj zostanie potwierdzone, a tym samym też, czy to wsparcie, czyli miejsce, gdzie to ostatnie mocnienie funta się rozpoczęło, pozostanie na wykresie. Przeciągam linię trendu, bo to też jest jakieś ograniczenie do tego instrumentu, szczególnie, jeżeli nachylenie jest dość mocne. Dobra, nowozelandczyk. Tygodniowy wykres. Wspominałem, o ile pamiętam, przynajmniej tak jak patrzę na wykres tygodniowy, skoro mamy go otwartego, 0,6460 jako ten obszar, gdzie rozpoczęła się ostatnia fala wyprzedaży. Ona jest ogromna, więc ja nie zakładam, że tutaj będzie powtórka z historii. Przynajmniej aż tak odważny nie jestem. Czemu? Ponieważ 0,62 w skalach tygodniowych gdzieś tam o sobie powinna przypomnieć, więc jest kilka przeszkód dla czarnych świec, jeżeli dolar amerykański miałby ponownie wykazać się jakąś tutaj większą siłą. Mamy przełamany taki mały, lokalny dołek na wykresach godzinowych, jak wczoraj zaznaczałem, jako 63,60, ale zwróciłbym też uwagę na to, co się dzieje wczoraj w zielonej strefie, ja przeciągnął w tej chwili prawo, czyli bliżej 63,50. No, nie wiem, czy potraktować to jako ogólną strefę o wysokości, która będzie mniej więcej 30 pipsów. Jeżeli tak, no to szansa na te wzrosty cały czas gdzieś tutaj jeszcze jest, albo inaczej potraktowanie tych spadków jako korekty też chodzi mi po głowie. Ja pozwolę sobie porównać tą przecenę z ostatnich dwóch dni z jedną z większych, która się pojawiła. No i widać, że jeszcze nie mamy zjawiska overbalance, ja już to zmierzę dokładnie, żebyście Państwo wiedzieli też, jak używać poszczególnych narzędzi. Czyli bazą dla mnie do wyliczeń są spadki, czy też korekta z początku listopada. Ja to powiększę, ponieważ wszystkie te punkty odniesienia przymierzenia kierunkowych, przepraszam, ogólnie przymierzenia Fibonacciego, to są bardzo istotne, bo rozbieżność kilku piksów tutaj jest, sprawia, że też rozjeżdża nam się miara, tam gdzie jest linia F163, 0,6312 wskazuje mi jako równość korekt. Czyli dopóki to nie jest przełamane, no to trend zaczyna być, może być tutaj kontynuowany. Tu jest pytanie, kiedy warto narysować przyspieszoną linię trendu? No to chyba ten wykres jest w miarę przydatny do odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli weźmiemy czerwoną linię, no to ewidentnie widać, że ona sprawiała swoją funkcję mniej więcej do tego czasu. W momencie, kiedy pojawiają nam się kolejne punkty odniesienia, czyli kolejne dołki, które są daleko od tej linii, no to to już jest podstawa do tego, żeby tą linię narysować. Przy czym tutaj przypomnę klasyczną zasadę rysowania linii trendu. Możemy podeprzeć się na tym dołku zaznaczonym na pomarańczowo, czyli 0,6080 w momencie, kiedy pojawi nam się nowy szczyt, tak? Czyli kiedy cena, czyli kiedy pojawiła się biała świeca z 23. No i potem konsekwentnie przemieszczamy się dalej na północ. Jeżeli pojawi nam się nowy, niższy punkt, czyli lekko ta przyspieszona jest naprzona, tak jak to miało miejsce w postaci jednej sesji 28 listopada, no to potem możemy ją lekko sobie obsunąć, tak? No bo to nie było przełamanie, to było raczej naruszenie, patrząc z perspektywy oczywiście tej skali, no bo na wykresie godzinnym to będzie zupełnie inny wydźwięk i kaliber. Także linia przyspieszona, no wtedy, kiedy cena nam, można powiedzieć, kiedy aktualna linia trendu nie odzwierciedla aktualnej dynamiki ruchu cen. To takie ogólne spostrzeżenie można byłoby tutaj Państwu zaoferować. Cecha was to zrobiłem, to jeszcze zwróćmy okiem na Kanadyjczyka, który na wykresie dziennym oddala się od 1,35, kieruje się w stronę 1,38. No to jest przestrzeń trzyfigurowa, która może zostać wypełniona. Tutaj właśnie mamy taką linię poprowadzoną po dołkach. Ona może nie jest linią trendu, bo oczywiście raczej pokazuje tylko fragment rzeczywistości wykresowej, ale dla mnie istotne jest, że notowania odbiły się od 1,35, co daje właśnie pretekst na to, żeby spojrzeć w stronę pomarańczowej strefy. Wprawne oko powinno jeszcze zwrócić tutaj uwagę na 1,67, bo ostatnia aktywność podaży
ta najbliższa właśnie była związana z tym obszarem, więc żeby móc spojrzeć na 1.38, to figurę niżej też powinniśmy spojrzeć, co się tutaj będzie działo. I to pewnie w dniu dzisiejszym będzie weryfikowane. Jen japoński, bo tutaj nie zaglądaliśmy. Równość korekt to jest zjawisko, które mnie zawsze zajmuje. Jeżeli bazą do naszych wyliczeń były wzrosty z listopada, połowy, no to widać, że bieżące umocnienie dolara amerykańskiego nie przekroczyły bariery FS100, czyli 138.20, a nawet z chirurgiczną precyzją zostało to dotknięte wczoraj o godzinie 16, co przysporzyło dwie czarne świece jako odbicie. Czyli widać ewidentnie, że tego typu mechanizmy działają. Przy czym tutaj zwracam uwagę, że zniesienia Fibonacciego nie mówią, ile będzie spadało. To, że ja stosuję taką miarę właśnie jak równość ruchów, to połączę to z inną częścią analizy techniczną, czyli zakładam, że jeżeli ta faza była korektą, no to i ta faza może być, przepraszam, to i ta faza może być korektą, a tym samym też, no ja konsekwentnie idąc tym torem, po korekcie powinien być impuls. Impuls powinien być dłuższy niż korekta, stąd też mój wzrok sięga w stronę 133.60, no bo tu mamy ostatni dołek, czyli ten z początku grudnia. To jest pierwsza informacja, ale też z tyłu głowy mam, że po drodze będzie kilka przeszkód, jak na przykład to lokalne wsparcie 136, czyli żeby móc spojrzeć na nowy dołek, to najpierw to 136 musi być pokonane. Czyli to nie jest tak, że zero-jedynkowo podchodzimy do tematu, tylko jednak trzeba podążać za tą strukturą wykresu, ale mamy już pierwszą informację, że podaż rzeczywiście po raz trzeci według mnie pojawiła się w obszarze zbieżnym z dotychczasową długością korekt, a sama miara mierzenia kierunkowego według mnie ma tutaj znaczenie. Oczywiście mogę tu przywołać jeszcze taką zasadę, jak na przykład, że ostatni dołek zamienia się w szczyt, to już dzisiaj robiłem, ale w wariancie wzrostowym, bodajże na EURUSD, więc no kilka rzeczy nakłada się w jednym miejscu i to według mnie podnosi znaczenie właśnie tej okolicy 138. Ja to pokażę na wykresie dziennym, co autor ma na myśli, bo ostatnie dołki to była ta przestrzeń, ja już zaraz zmienię kolor, żeby ten pomarańcz tutaj nie był taki wszędobylski, niech będzie czerwony, skoro jest to ważne miejsce, to nie będzie na czerwono. Więc formalnie jest zaproszenie do tego, żeby kontynuować wyprzedaż dolara amerykańskiego. Dobra, idziemy w stronę surowców. Jeszcze chwilę, bo mój profil się nie przełączył, stąd też... A nie, już jest mieć, przepraszam. Więc idziemy na początek schematu. Chwilę jeszcze. Dobra, co mamy na ropie WTI? Notowania powyżej 75 się klasują, więc trzeba chwilę cierpliwie poczekać, czy czarne świece znowu zejdą poniżej tej niebieskiej strefy. Jeżeli tak, no to oczywiście klasyfikujemy to dokładnie tak samo, jak i w przypadku jena. Mamy serię niższych szczytów, niższych dołków, więc ten obszar traktowałbym jako potencjalną korektę, ale ta mała przeszkoda w postaci 75 dolarów za baryłkę musi zostać pokonana, żebyśmy mogli spojrzeć niżej. W przypadku ropy Brent notowania już się rozpędzają, jeżeli chodzi o kierunek południowy. Złamana zasada wynikająca w mikroskali z równości korekt, więc myślę, że będziemy mogli odważniej w przypadku tego instrumentu skierować swój wzrok właśnie w tamtą stronę, czyli spadkową. Podejście pod 82.50, ja tu miałem dwudolarowy margines dla wykresu dziennego, został wyczerpany w całości. No ale wczorajsza, właściwie chyba bardziej dzisiejsza sesja sugeruje, że rzeczywiście należało podejść do tego tematu jak do korekty. Mamy przyspieszoną linię trendu, a tym samym też no, kierujemy wzrok gdzie? No znowu w stronę dolnej linii kanału spadkowego, co no, nie zdziwi się, jeżeli przyniesie nam oczywiście nowy dom. Ja jestem niezmiennym zwolennikiem spoglądania jeszcze niżej na 65 dolarów. No zobaczymy, czy to przyniesie swój skutek, ale to już raczej chyba przyszły tydzień, jeżeli w ogóle tamten zakres cen będzie wchodził w rachubę. Złoto.
1760. No tutaj zdania nie zmieniam. To jest kluczowy obszar i myślę, że na wykresie tygodniowym dopiero coś się tutaj wyjaśni. Czy jeżeli przyszły tydzień będzie odbiciem od tej zielonej strefy, no to notowania mają szansę skierować się na wyższe wartości. MACD na wykresie dziennym jest i pozostaje w zakresie dodatnich liczb. Tutaj już powinniście Państwo mi zwrócić uwagę, tak jest, ale z drugiej strony MACD nie potwierdza oczywiście nowych szczytów, czyli mamy też negatywną dywergencję. Ale ja bym z niej skorzystał, albo wyciągnąłbym z niej wniosek dopiero, kiedy notowania przełamią 1760, bo jednak jest to miejsce, które według mnie, patrząc w perspektywę tego, co się działo od ostatnich dwóch lat, no ilość dołków, która tu powstała, po prostu zmusza mnie do czujności i założenia, że seria Czarny Świec może być elementem jakiejś większej układanki wzrostowej. Srebra. Odbiło się od górnej linii kanału spadkowego. 23 nie zatrzymało serii Czarny Świec, więc myślę, że dzisiaj będziemy wracali do tematu $22 za uncję tego metalu, co oznacza, że sięgamy oczywiście do podstawy, dawnej podstawy długoterminowej konsolidacji. Jeżeli tu się zatrzyma cena, no to ja dalej będę gdzieś tam kierował swój wzrok na północ z pewnymi ograniczeniami, czyli znowu 23-30 gdzieś będzie przeze mnie przywoływane, ale to już jest kwestia raczej nie dnia dzisiejszego, bo najpierw musimy zobaczyć, gdzie w ogóle podaż się zatrzyma z tą dużą aktywnością z ostatnich godzin porannych, tak? Bo mam przed sobą jeszcze przecież całą sesję popołudniową czy amerykańską. Zobaczymy, co tutaj nam Stany przyniosą. Rzut oka na CO2, bo dawno tutaj mnie nie było. Ja spoglądałem na ostatnie wzrosty, oczywiście z perspektywy tego wyhamowania, które od dłuższego czasu kształtuje się poniżej 100 euro, ale też i 90-91 to jest obszar, gdzie podaż się pojawiała. Blinger wskazuje, że formalnie jest jeszcze przestrzeń do wzrostów, no bo górna jego linia jest tam przy 98 euro, czyli ta przestrzeń zmienności nie została jeszcze wykorzystana, ale zwracam uwagę, że bieżąca przecena czy odbicie potencjalnie od żółtego obszaru sprawiła, że górna linia Bollingera powoli kieruje się, no nie powiem, że na południe, to jest złe, wyhamowała wzrost. No, to jest bardziej adekwatne do bieżącej sytuacji, czyli może się okazać, że ta tendencja wzrostowa gdzieś tutaj będzie w jakiś sposób ograniczana. Zresztą ten instrument też CO2 na pewno będzie podążał śladem ropu pochodnych, także no i decyzji oczywiście politycznych z różnych krajów, no bo kontrakty CO2 przecież mają bezpośrednie też przełożenie na politykę klimatyczną, czy też odwrotnie. Dobrze, zobaczmy, co tam na kawie, bo dawno nas tutaj nie było. Ja muszę wejść na tygodniówkę, ponieważ 164 centy jest przełamywane, a to był jest najbliższy możliwy opór. Kolejny to już jest bliżej 170 i w tych okolicach aktualnie notowania przebywają. Ponieważ nie mamy nowego szczytu i nie mamy nowego dołka, więc z automatu mamy do wyboru kształty z zakresu, albo idziemy w trójkąt, albo w prostokąt. W tym przypadku trójkąt raczej się tutaj nie sprawdzi, więc jest taka formacja, którą ubierzemy właśnie w linie poziome, no często nazywana jest konsolidacją, ruchem bocznym małym, ale też i ma swój odpowiednik w klasycznej analizie liniowej, czyli właśnie w formacji prostokąta. No i założenia są takie, w zależności od tego, która z linii zostanie pokonana, czy górna, czy dolna podstawa, górna, czy dolna, to taki kierunek będzie wskazany. Tutaj też, jeżeli usuniemy ten kolor czerwony, no to widać, że mniej więcej górna i dolna linia Bollingera też dokładnie wskazuje te same zakresy cenowe, czyli zakres zmienności też jest ograniczony od góry do 170-171 centów, od dołu 155 mniej więcej. Więc mamy taki mały impas, ale też według mnie, tak patrząc z perspektywy trendu, 170-171 to jest próba obrony ostatniego impulsu spadkowego, tak? No bo mieliśmy topnięcie, potem było podejście nieudane, i znowu atak na nowy dołek, czyli dopóki notowania nie wyjdą po wyżej tej czerwonego oporu, no to ja nie mam prawa stwierdzić, że na wykresie dziennym ten układ niższych szczytów, niższych doków uległ zmian. Ktoś może powiedzieć, no dobra, tutaj jednak było jednak wyjście, tak, ale ja to potraktuję jeszcze w kategoriach naruszenia. Mogę to zrobić, ponieważ też widzę, jaki była reakcja rynku, czyli że cała seria Czarnych Świec
niemalże sprowadziła, utworzyła nowy dołek tam w okolicach 155. No i dobra, zostają nam tradycyjnie na koniec indeksy. Idziemy po kolei DAX. No, chyba nie muszę mówić, że coś się zmienia i na czyją korzyść, czyli fakt skutecznej obrony około 14600, pamięczą dobrze, to jest o 50 punktów niżej niż to pierwotnie wskazałem, został wybroniony, konsekwencje już widać, czyli skoro nie chce rosnąć, no to alternatywa jest tylko jedna, to powinno spadać i to widać, mamy spadki poniżej 14150, więc zbliża się cena DAX-a do wartości, którą mnie najbardziej interesuje, czyli 13800. Czemu? Przypomnę, że 13800 to jest obszar, gdzie podaż jest bardzo aktywna, czyli jeżeli cena zeszłaby poniżej czerwonej strefy, to ja się nie zdziwię, jeżeli w bardzo szybkim tempie cena, no, czy też notowania DAX-a skierują się na południe. Powtórzę, tutaj mam mały zgrzyt, ponieważ wzrosty, które są, te jesienne wzrosty, które są od początku października, ja muszę traktować albo dopuszczać taki scenariusz, że one mogą być impulsem wzrostowym. Jeżeli tak, to nawet jeżeli pojawi nam się spadki poniżej 13800, to mogą się zatrzymać na 12500 i ten ruch może być korektą, po której oczywiście będzie próba ataku na nowy szczyt. Nie zmienia to jednak faktu, że spadki poniżej 13800, czyli jeżeli by się zrobiło tak i na przykład byłoby testowanie od dołu, mogłoby być zapowiedzią jakiejś większej aktywności niedźwiedzi i właśnie skierowania notowań do dołu. Czyli no, na dwoje babka wróżyła. Czasem tak jest, a to jest efekt właśnie tych jesiennych, silnych wzrostów, bo jeżeli one by się zatrzymały na 13800, czyli ten wykres wyglądałby tak, no to ja w ogóle bym nie dopuszczał wariantów wzrostowych tutaj, niestety, ale muszę. Nasdaq. No tutaj wątpliwości chyba nie ma. Odbicie od spadkowej linii trendu, spadki poniżej 11500, więc ostatnią barierą, która może jeszcze zatrzymać niedźwiedzie przed zrobieniem nowego dołku, czy też wypełnieniem struktury impulsu, który potencjalnie aktualnie się tworzy, to jest 11000. To jest oczywiście zła wiadomość dla tych, którzy podążali torem takim jak na DAX-ie czy na przykład Dow Jonesie, gdzie tam te fale wzrostowe były bardzo duże. Tutaj to się rozciągnęło w czasie, ale nie w cenie. Stąd też korekta jedna z krótszych, czy też wzrosty jedne z krótszych, dlatego też ja nakładam nalepkę na to, co się dzieje od połowy października do poziomu 12200 jako korekta, więc nie zdziwię się, jeżeli 11000 nie utrzyma się, a tym samym też będzie przełamowany, ale to będziemy wiedzieli w momencie, kiedy cena dotknie tego poziomu i zobaczymy, czy pojawi się tutaj jakakolwiek reakcja po stronie byków. US30, mieliśmy trójkąt rozszerzający, kazałem cierpliwie czekać, no i chyba jeszcze będziemy musieli cierpliwie poczekać, bo to, że mamy cenę w tej chwili poniżej dolnej linii, to nie znaczy, że cena zamknięcia nie wróci powyżej, szczególnie, że 33200 nie jest jeszcze do końca przełamane, to jest na razie test, ale jeżeli notowania spadną rzeczywiście, albo cena close'u stabilizuje się poniżej zielonej strefy, to wyboru nie mam. Wracam do koncepcji, albo dorzucam koncepcję też spadkową, z założeniem, tak jak na DAX-ie, że potencjalnie seria czarnych świec może być ruchem korekcyjnym, a tym samym też atak na nowy szczyt, czyli 36800, gdzieś tam trzeba brać pod uwagę. Czemu? Przełamana linia trendu spadkowego z całego tego roku plus nowy wyższy szczyt, to są te rzeczy, które zmuszają mnie do tego, żeby spojrzeć także w kierunku północnym. Czyli pomimo, że będą spadki, to nie znaczy, że notowania nie wrócą na te wyższe wartości gdzieś tam, no pewnie już w przyszłym roku. To nie sądzę, żeby to było aż tak szybko realizowane. S&P 500, kanał spadkowy, no wydaje mi się narzędzie, które rzeczywiście bardzo użytecznie nam tutaj pomogło wskazać, co się dzieje, pomimo naruszenia dotknięcia 4150, ale aktualnie przełamywane jest 3950. Uwzględniając, że nie mamy jeszcze sesji amerykańskiej, a cena już jest tak nisko, to może się okazać, że rysuje nam się powtórka z historii. Tutaj kolor niebieski przywołuje, albo przeciągam go nawet do dołu, bo odbicie od 4150 w wariancie optymistycznym to nawet nie jest spadki do zielonej strefy, ale raczej do żółtej 3750, a może się zdarzyć, że nawet niżej, więc ja 3750 przyciągam w prawo, tylko robię już trochę porządku. O, tak to mniej więcej powinno wyglądać.
No i tutaj dokładnie ta sama nalepka, czyli to potencjalnie jako korektę, ponieważ nowego szczytu nie ma, nie jest przełamana linia trendu spadkowego, więc podobnie jak na Nasdaqu, mój wzrok kieruje do dołu. Polski WIG. Tam mieliśmy wyjście z tego trójkąta powyżej, kolejny atak i właściwie nowy szczyt powyżej 1760. Wczorajsza sesja to jest potwierdzenie, że ta spadkowa linia staje się użyteczna i należałoby te dwie sesje spadkowe traktować jako korektę. Ale jeżeli dzisiaj wrócimy poniżej niebieskiej linii i tydzień też zamkniemy poniżej 1760, no to będzie ewidentnie zbieżny kształt świecy tygodniowej z tym, co wydarzyło się w połowie listopada, a to by sugerowało, że jednak trzeba będzie patrzeć w stronę 1640, więc ja ten wykres muszę zostawić bez jakiegoś większego zaangażowania i interpretacji, bo przyznam się, że trochę mnie martwi ta dzisiejsza czarna świeca i może się okazać, że notowania jednak będą podążały tym torem wyznaczonym w godzinach branych przez wykresy ze Stanów Zjednoczonych, czyli jeżeli notowania na trwałe pozostaną poniżej 1750-1760, to widzę słabość. Widzę właśnie możliwość dotarcia nawet do żółtego obszaru. Niekoniecznie dzisiaj, raczej przyszły tydzień, patrząc na wielkość świec, bo nawet te największe, czy to wzrostowe, czy spadkowe, to jest w okolicach 70 punktów, więc jeżeli odmierzę to od dzisiejszego maksimum do dołu 70 punktów, to będzie dolna linia Bollinger, czyli okolice 1700. To tak przekładając zmienność z przeszłości na teraźniejszość. Dobra, czy coś jeszcze? No dla tych, którzy korzystają ze wskaźników, to na pewno zwrócą uwagę na dywergencję, tak, która w tym przypadku się tutaj w takim szczególnym stopniu wypukliła, ale powtórz, ona jeszcze nie ma przełożenia na wartości. Poczekałbym, aż MACD zejdzie wartości ujemne, to wtedy będziemy mieli więcej do powiedzenia, że ten sentyment na trwale się zmieni. No dobra, z mojej strony tyle. Ja tradycyjnie jeszcze poklikam po to, żebyście Państwo zobaczyli ekran końcowy. Ja serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Widzimy się w poniedziałek. Nie przewiduję żadnych urlopów w przyszłym tygodniu, ani elementów związanych z trudnościami technicznymi. Ostatnio mamy ich trochę mniej, więc wszystko działa jak należy. Ja dziękuję bardzo i do usłyszenia.